Witam wszystkich w kolejnym odcinku dotyczącym kolejkowa. Tym razem skupimy się na pokazaniu detali i szczegółów z poszczególnych makiet. Na początek okolice rynku, gdzie widzimy Supermana, Krasnale i wywiad z obecnie urzędującym prezydentem Wrocławia przed wejściem do ratusza. Tu billboard, na którym kolejkowo solidaryzuje się z walczącą Ukrainą. Brawo kolejkowo, że jest w nurcie bieżących wydarzeń. A tu dalej wiejski, sielski klimat. Tam gdzie gdaczące kurki, tam i lisy. Przypomniał mi się taki kawał. Wpada kogut do łazienki i co widzi? Zakręcone kurki. Ot taki żarcik. A tu mamy rzeźbiarzy. Trochę za bardzo bujny imbiust wyszedł w rzeźbach w porównaniu z modelką. Może to oni też wyrzeźbili postacie czterech polskich prezydentów.
Może w komentarzach napiszecie, kogo rozpoznaliście. Warto też przypomnieć, że to odniesienie do pierwowzoru pomnika o nazwie Mount Rushmore National Memorial na zachodzie stanu Dakota Południowa. Tu na dole w kadrze prezentacja fotografii. Pomnik składa się z czterech głów prezydentów USA. Każde po piersie ma wysokość 18 metrów. Przedstawieni tam prezydenci to od lewej George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt oraz Abraham Lincoln. Pomnik wykuwany był z przerwami przez 14 lat, od 1930 roku. Wreszcie znalazłem bardzo poszukiwany banknot, który leży tu na stole. A
tu udało się nagrać Gullivera z krainy Liliputów, pomagającego utrzymać infrastrukturę kolejkowa. No i mamy też szczury. Podobno jest ich 9. Pokażemy tylko 2, aby nie psuć dobrej zabawy. Szukajcie uważnie pozostałych na budowie. Czyżby wkrótce nowa zapowiadana makieta z deszczem? Czy będą się wtedy w samochodach włączać wycieraczki? I to na tyle w ostatnim odcinku o kolejkowie. Zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Już wkrótce nowe filmy.